witam was bardzo serdecznie. Wiem, że bardzo długo mnie nie było, ale miałem problemy z komputerem. Mianowicie miałem bardzo słabego kompa, ale już mam nowego, więc teraz postaram się dla was nagrywać w 60 fpsach, czyli będzie bardzo płynnie. No już sprzęt mam, no bardzo, bardzo dobry. Ja sam początek zaprezentuję wam grę od polskiego studia, która ma premierę 16 lutego. To jest wczesny dostęp Steam. Jest to krakowskie studio Blooper Team, chyba tak. Tak, to jest Blooper Team, pochodzi z Krakowa, no i to jest horror o malarzu, który no ma problemy psychiczne. I to jest właśnie nasz dom, w którym nie wiem, o co właściwie w tym chodzi. On chyba mieszkał w tym domu i teraz postanowił przyjechać, ponieważ jego żona zmarła i go cały czas nawiedza. I to jest ta gra, w której otwieramy rzeczy za pomocą myszki, więc no to dodaje jeszcze efektu i straszności, jeśli to tak można powiedzieć. Na samym początku dowiadujemy się z gazety, że była jakaś wystawa, tutaj jest kuchnia, że była wystawa jego obrazów i krytycy malarscy, chyba to tak się nazywa, są zadowoleni, znaczy są oczarowani jego obrazami. Pierwszą rzeczą, jaką znalazłem, to był Bourbon. Nie wiem, czy to coś znaczy, ale to chyba był, mam pewne podejrzenia co do niego. On prawdopodobnie był też alkoholikiem, nie tylko malarzem. Szczególnie po tym. Zgodnie z prawdziwą, nie zbliżałem się do warsztatu. Nie jestem jednak w stanie zobaczyć, wyobrazić sobie bałaganu, który tam panuje. Ponadto, skoro tak bardzo troszczy się pan o ten pokój, chyba powinien pan zwracać więcej uwagi na to, gdzie pozostawia klucze. Zaniosłam je do pańskiego gabinetu. To jest prawdopodobnie jego studio. Chyba tak się na to mówi. I tam idziemy. Tam jest piwnica, tam są dziwne rzeczy. Zawsze, co to? Aha, to jest łazienka. Przynajmniej jest światło. Jest to taki plus, że tutaj jest, że jest to normalny dom właśnie. Powiedzmy normalny. Nie można spuszczać wody, szkoda. Oczywiście żartuję. W tej grze nie o to chodzi. Zakręćmy wodę, bo nie chcemy, żeby marnował kasę na wodę. Łazienka. Oj, tutaj się sporo wody już wylało. Wiesz, to było dziwne, bo nie wie, nawet do połowy to nie sięgała ta woda. A tutaj już się wylało. To jest dziwne. Co to było? Tutaj mamy szufladki, jego jakieś tam rzeczy osobiste, coś. Tutaj, nie wiem, czy coś możemy tutaj znaleźć. Nie, tutaj. Chociaż jest. Tutaj coś dziwnego, nie wiem, dlaczego nie chciałeś. Już myślałem, że zamknięte, ale tutaj nic
raczej nie będzie. Nie, tutaj jest taka spiżarnia. Może chyba to tak nazwać. Na górę zaraz pójdziemy, bo tutaj do gabinetu jeszcze. Może? A do gabinetu nie da się wejść. Tutaj była. Tutaj było to. I teraz lecimy do kuchni. Kominek. Tam czytałem opinię. Grę, no to ona jest w późniejszej. Na początku może nie być straszna, ale potem się zaczyna dziać naprawdę przerażające rzeczy. Szafki nie wiem, czy jest sens otwierać. Raczej nie, tutaj coś leży. Czyli tutaj widzimy, że on był bardzo wszechstronnym malarzem. Malował wszystko. Tutaj mamy jakieś owoce, warzywa. Halo? Jakieś owoce, warzywa. Po czym w przedpokoju? Tak. Wisi takie coś. Więc był. No był uzdolniony po prostu. Dobra, ale idziemy na górę. Możemy szybciej chodzić. Nie sprintować, tylko szybciej chodzić. Ten obraz potwierdza to, że on był. Że on mógł być. Miał coś nie tak z głową. Tylko cień drzwi, na całe szczęście. Tamten pokój sobie zostawimy. Tutaj jest jakaś karteczka. Pracowałem całą noc, nie budźmy. To pewnie było do jego żony. I tutaj jest sypialnia. Na winylach oczywiście. Tutaj nic nie ma. Tam szafkę sprawdzimy. To tylko butelki. To były tylko butelki. To były tylko butelki, prawda? Tutaj nie było żadnego dziwnego zamysłu. Przepraszam, nie mogłem spać. Noga znowu dawała mi się we znaki. Pomyślałem, że równie dobrze mogę popracować. Kocham cię. Jego laska. Noga mu doskwierała, tak? Czyli noga go na pewno boli, ale dlaczego? Nowe oblicze muzyki. Czyli on mógł być też muzykiem, malarzem i muzykiem. Komentarza. Tutaj coś było. Nutki. I z tyłu był tytuł. What the fuck. Idź sobie. Nagle się cicho zrobiło. Niepokojąco cicho. Mam nadzieję, że... Aha, dobrze. O Jezus. Mam nadzieję, że to upadło. Mam nadzieję. Powiedzcie, że to tylko upadło. Ogólnie to chyba w tych pomieszczeniach takich mniej ważnych, typu na przykład biblioteka, chyba się nie opłaca otwierać tych różnych szafek. Ale zawsze można. Tutaj co jest? Klucz może, mam nadzieję, że do gabinetu, chociaż nie chciałbym, nie chcę, żeby to był do gabinetu. Aha, i to pewnie tutaj za chwilę gdzieś znajdziemy ilustrację do czerwonego kapturka, nie chciałem tego włączyć. Przykro mi, wynagradzę ci to dzisiaj. Tylko ja, tylko ty i ja. Sprawmy, aby było wyjątkowo.
Aha, i tutaj są te obrazki do czerwonego kapturka, o których była mowa w tym liście oficjalnym do niego. Coś się dziwnego stało. To wleciała piłka, nawet tego nie zauważyłem. W sumie to nawet lepiej. Dlaczego mi się zawsze zamykają tutaj? Niektóre drzwi są zamknięte, przecież mam klucz. Myślę, że to jest raczej klucz do gabinetu. Tu. To nic nie ma, prawda? To ma tylko jakieś swidy, prawda? Tutaj się nic naprawdę nie wydarzyło. To nie jest historia oparta na faktach. To jest tylko wymysł producentów. Powiedzcie mi, jak tutaj można zasnąć, gdy takie gówno się na was patrzy, no. Dlatego nigdy nie chciałem mieć takich lalek. One są straszne. Tutaj coś jest jeszcze? Mam nadzieję, że nie ma. Błagam, żeby one były zamknięte. Dziękuję. Nie, nie chciałbym tam wchodzić, naprawdę. Oj, nie chciałbym. Tutaj jest wejście do jego gabinetu, tak. Zegar. Tylko zegar, która? Która jest godzina, która? Czego on wybił godzinę? Która było 10 po 12. Tutaj się już jakiś zarys pojawia. Ale no. No. Tu nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. Jestem już zmęczona naszymi rozmowami przez notki. Dziwne, mieszkałem w jednym domu. No Boga, żyjemy w tym samym domu. Przyjdź do mnie porozmawiać, kiedy skończysz, zanim pójdziesz spać. Ja muszę wam powiedzieć, że idealną pogodę sobie wybrał do zwiedzania domu, zwiedzania, nie wiem. Co tutaj jest? Co? Tylko farba. Dużo pędzli. Zużytych? Połamanych. Tak, on jest chyba nerwowy. A tutaj jest raj dla każdego. Pełne? Chyba tak. Nie wiem. Tekstury nie są dobrze nałożone. Więc nie widać tego. Ale myślę, że są pełne. Był ten napis tutaj? Tym razem zrób to na czas, jak trzeba. Okej. To inaczej wyglądało, prawda? To był hall. Kolory nam się zmieniły. O nie. O nie, o nie, o nie, tylko nie to krzesło. Krzesło bujane to jest zmora horrorów. Ja ich nienawidzę. Potworze i coś mi wyskoczy na mordę, to. Nie. To jest szczęście, ale no ten obraz wisi w takim zajebistym miejscu. Uh-oh. Tam nikt nie stoi, prawda? Nikt nie stoi. To jest tylko mój umysł. Co to? Wiatrak. Błąkać się w kółko.
Dużo czerwonego wina poszło. Ale co to było? Fuck. Czyli tutaj ten malarz prawdopodobnie, ten nasz główny bohater prawdopodobnie zabił swoją żonę, ponieważ się ciągle kłócili. To było napisane w tym liście właśnie, że sąsiedzi się skarżyli na to, że się cały czas kłócą po nocach. Gdzie co? Odejdź, szatanie. Odejdź. Odejdź, szatanie. Co to tak by... Co to było? Cztery, osiem, pięć. Mam nadzieję, że to jest w tej kolejności, bo to... Nie wiem, czy chcę to otwierać. Naprawdę nie wiem. 4, 8, 5. W dobrej to było kolejności. Jaki głos! Boże święty. Do widzenia. Tych drzwi tutaj nie było. Ich tutaj nie było. Nigdy nie zapomnij. Tutaj mamy. Tańczyłaś w moim studiu. Znowu, po raz ostatni przypominam, że nie masz tam wstępu. Jeśli, nawet jeśli drzwi będą przypadkiem otwarte. Zabraniam ci. To twoje ostatnie ostrzeżenie. Następnym razem będziesz musiała poszukać nowej pracy. To było chyba... Szafka się zamknęła. Witam. Zamknęła. Znowu się kolor zmienił. Witam. Co? Okej. Okay. Ale co? What the fuck? Okej. Jesteśmy w piwnicy. Jesteśmy w piwnicy. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Przeżyłem. Przeżyłem. I na tym zakończmy dzisiejszy odcinek. Więc do zobaczenia następnym razem. I 16 lutego spodziewajcie się już pełnej wersji, czyli we wtorek. Spodziewajcie się już pełnej wersji na tym kanale. Więc po i do następnego razu.